Język niemiecki od poziomu A2. Lekcja 38. Heiraten, die Heirat. Heiraten, poślubiać, żenić się, wychodzić za mąż. Die Heirat, ożenek, za mąż, pójście, małżeństwo. Die Heirat der beiden war im April. Ożenek tych dwoje odbył się w kwietniu. Sie heirateten im April. Oni pobrali się w kwietniu. Sich verloben, die Verlobung. Sich verloben, zaręczać się, die Verlobung, zaręczyny. Er verlobt sich mit ihr. On zaręczył się z nią. Ihre Verlobung war im Restaurant. Ich zaręczyny odbyły się w restauracji. Taufen, die Taufe. Taufen, chrzcić. Die Taufe, chrzest. Der Pfarrer taufte das Kind auf den Namen Markus. Ksiądz ochrzcił dziecko imieniem Markus. In der Taufe bekam den Namen Markus. Podczas chrztu otrzymał on imię Markus. Sich scheiden lassen, die Scheidung. Sich scheiden lassen, rozwodzić się, die Scheidung, rozwód. Die beiden Leute ließen sich scheiden. Tych dwoje ludzi rozwiodło się. Seit ihrer Scheidung redeten sie nicht mehr viel miteinander. Od momentu ich rozwodu oni ze sobą nie rozmawiali. Einladen, zapraszać. Einladen, die Einladung, zaproszenie. Einladung, wir laden dich zum Eis ein. My zapraszamy ciebie na lody. Ich muss noch dir eine Einladung geben. Muszę jeszcze tobie dać zaproszenie. Gebären, rodzić. Gebären, die Geburt, narodziny. Die Geburt. Die Männer gebären keine Kinder. Mężczyźni nie rodzą dzieci. Mit der Geburt beginnt ein Leben. Wraz z narodzinami zaczyna się życie. Erziehen, wychowywać. Erziehen. Die Erziehung, wychowanie. Die Erziehung. Die Eltern erziehen das Kind. Rodzice wychowują dziecko. Die Erziehung ist sehr wichtig. Wychowanie jest bardzo ważne. Sterben, umierać. Sterben, das Sterben, umieranie. Śmierć. Er starb im Alter von 82 Jahren. On umarł w wieku 82 lat. Das Sterben der russischen Diplomaten ist unklar. Śmierć rosyjskich dyplomatów jest niejasna, jest niewyjaśniona. Adoptieren, adoptować, adoptieren, die Adoption, adopcja, die Adoption. Sie wollen ein Kind adoptieren. Oni chcą adoptować dziecko. Sie geben den Hund zur Adoption frei. Oni oddają psa do adopcji.